Ja taki mam pomysł, trochę wpadł inny niż wszyscy mają, taki reportaż. Ponieważ od niedawna dosyć mam pracę jako przedstawiciel, a działam w marketingu sieciowym. I tak myślałam, żeby to połączyć i jeżdżę po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej do klientów, sprawy załatwiać. I tak sobie pomyślałam, że mogłabym brać ze sobą aparat fotograficzny, może ze statywem i na przykład nagrywać swoje poczynania, jak przy okazji promuję ten swój MLM. I na przykład właśnie jakieś do tego dogrywać, czy odniosło to jakiś skutek, jaki skutek. Taki raport, taki blog na zasadzie reportażu. I tak sobie wymyślałam, że to mógłby być fajny pomysł. Nie wiem, czy go zrealizuję, tak pomysł. Ja myślę, że jeszcze odnoszę się do tego pomysłu. Zawsze tak każdy pomysł pamiętać trzeba, warto, że może być z jakąś inspiracją. Sama idea reportażu mi się bardzo podoba. Już zresztą kiedyś pamiętam, myślałem, ale nie miałem jakoś odwagi ostatecznie wyjść z kamerą, na przykład, żeby jeszcze ty mówisz akurat o zdjęciach. Ja myślałem o tym, żeby robić takie pytania na ulicy, ludzi o coś zapytać, tak? To mi się przypomniało. Jakoś samemu nie miałem, przyznam szczerze, później odwagi to zrobić, ale być może kiedyś, co innego, jakby, o, może z kimś jeszcze, tak? Jeden trzyma mikrofon, drugi trzyma kamerę i no tak jak czasem widzimy, tak? Na ulicy, czy potem widzimy w jakichś wiadomościach, tam zatrzymują ludzi i pytają o różne opinie i to też jest rodzaj oczywiście jakiś tam, no to może nie jest typowy reportaż, a to co proponujesz, to też jest ciekawe, bo to w tym momencie rozumiesz taki bardziej fotograficzny reportaż, tak? Co jest zrobić? Nie, chodziło mi o filmy, tylko że akurat aha, aparat wytracił się, bo ma na możliwość nagrywania filmów, ale właśnie na zasadzie film. Słuchaj, Joanno, bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś, właśnie zupełnie o tym zapomniałem. Bo przecież dzisiaj wcale nie musi mieć kamery, właśnie. Dzisiaj może mieć aparat cyfrowy i za pomocą tego aparatu robić filmy i je wrzucać również do obróbki, na przykład w Camtasia Studio, jak najbardziej. Także to dziękuję, że o tym przypomniałaś, bo czasami zapominamy o nawet takich rzeczach, które nawet mamy przy sobie, mówimy, nie mamy kamery, tak? A okazuje się, że można komórką zrobić film, nakręcić i go obrobić później w Camtasia Studio, tak? Dodając jakieś tam elementy, głos, podkład dźwiękowy i tak dalej. Także bardzo fajny pomysł, tak. W takim razie wybieraj jeszcze na koniec jeden obrazek. A ja jako, że lubię... Coś ci dam. Poczekaj jeszcze, Joanno. Halo? Powiesz, ale na koniec dam ci jeszcze coś, czego nikt nie dostał. Dostaniesz myszkę do ręki. Co ty na to? I sama klikniesz. W porządku, super. Poczekaj. O, super. Widzę cię na żółto. Tak jest. Czyli wybrałaś E4, a jeszcze chciałaś bo przerwałem ci, powiedz jeszcze, dlaczego taki wyboru dokonałaś? Ponieważ lubię jeździć autostopem i to akurat jest takie powiązane. Tu dodam jeszcze od siebie, że Joanna jest właśnie fanką wręcz autostopu i stworzyła kurs właśnie, jak podróżować autostopem. I także jeżeli myślicie o podróżowaniu autostopem, to po prostu tylko do Joanny zgłaszajcie się, bo faktycznie to jest jedyna taka osoba, która aż tak ten temat głęboko rozpoznała.